Ostroniu majówka upłynęła pod znakiem muzycznych propozycji, ale ważnym punktem programu było również tradycyjne stawianie moja, połączone z przejazdem zaprzęgu konnego oraz uroczystym odszpuntowaniem beczki sezonu 2023. Stawianie moja to też taka tradycja, która była przed pandemią i wróciliście do tego? No tak, pandemia zrobiła swoje, nie wolno się było gromadzić, nie robiliśmy tych rzeczy, wracamy, tak jak już pani wspomniała. Moiczek to nasza bardzo, bardzo stara tradycja, troszkę zapomniana, a szkoda. Moiczka stawiali chłopcy zawsze swoim wybrankom, tuż przed ślubem, jak już wiedzieli, gdzie ona, że ona już aspiruje do bycia żoną. Wówczas tak chłopcy, kawalerowie stawiali tego moiczka przy jej domu, pilnowali go cały czas, aż do Zielonych Świątek przynajmniej, żeby go nikt nie ukradł. Starym pannom stawiano tak zwanego dziada, tych, których nie lubili. To było coś okropnego, ale robili też taką paskudę. Natomiast moiczek tak naprawdę był stawiany, jak już wspomniałem, przyszłym żonom, różnym ważnym personom, czy też strażakom pożarnym. Ta tradycja przyszła do nas z południa, od północnych Włoch, przez Austrię, przez Słowację, aż do Bawarii. Rozpoznać je można po kolorach. Na Bawarii, podobnie jak nasz, nasz jest bardziej w kolorach czerwonych, żółtych, bawarski bardziej w niebieskich, ale tam się to kultywuje. U nas niestety zapomniano, ale będzie przynajmniej w Ustroniu w jednym miejscu stał co roku. Co roku. I teraz jak długo ten moiczek tu będzie stał? Do Zielonych Świątek powinien stać, ale... Będziecie go pilnować. Będziemy go pilnować. Musimy. U nas stoi zazwyczaj dłużej. My mamy dłużej. Stoi dłużej, ale to nie tylko to stawianie moja. Wy też jesteście w takich tutaj ładnych strojach. Co tu się jeszcze dzisiaj dzieje? Dzisiaj odszpuntowaliśmy beczkę z sezonu 2023. Utropek urodził się nam na nowo, w nowym anturażu, żebyśmy byli niezależni od pogody, a cały czas utrzymywali się w klimatach ogródka piwnego, a nie jakiegoś zamkniętego lokalu, do którego nie można wejść w niestosownym, na przykład rowerowym ubraniu. A u nas można. Właśnie, bo to też takie miejsce, no Ustroń, no tu rowerzystów jest sporo, czyli nie wypraszacie. Nie wypraszamy. Stacje ładowania dla rowerów zastosowane, nawet bo dziś elektryczny rower to rzecz konieczna. Oczywiście, że tak. Rozpoczynacie sezon. Jaki to będzie sezon? Jak planujecie? W tym sezonie planujemy robić bardzo, bardzo dużo imprez. Tych, jak już wspomniałem, zapomnianych. A to wianki, które chcemy zrobić bardzo mocne, a to jakieś imprezy związane z naszymi sąsiadami, czeskie weekendy, czy też bardzo uwielbiane przez Polaków chorwackie wieczory. Będą i imprezy typu Oktoberfest. Wszystko w taki sposób, by przedstawić naszych sąsiadów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.